Witam. Mam do zaprezentowania teraz kodę Horus. Bardzo fajna zabawka. Lepsza od bossa. Bez dwóch zdań. O wiele lepiej brzmi i jest bardziej czytelniejsza i ciepła. Przetestuję tą zabawkę pod wzmacniaczem Regent 100G1 oraz gitarą Fender Stratocaster z 1995 roku. Czyste brzmienie na początek. I wraz z Horusem. To coś pietrze gała na D na 100%. Rate na godzinę 12. Teraz kolejne moje ulubione ustawienie, ta pierwsza gała, czyli depth na godzinę 11 i rate na full. Kolejne moje ulubione ustawienie, czyli wszystko na godzinę 13. Sobie pozwolę zaprezentować to z delayem. Depth na full, rate na 11. Depth na godzinę 11, rate na full. Ale to chyba takiego jeszcze nie było. Ale jak ktoś to się najwyżej zdubluje. Tube Screamerem. Bardzo ciekawe połączenie, moim zdaniem. Teraz depth na full. Rate na godzinę 12, wyjątkowo. Przestaramy się to ciekawie brzmi.
sobie pozwolę załączyć Marshala Gunwara na tych samych ustawieniach. Coś podobnego będzie. To będzie więcej mocy, będzie więcej zła, będzie więcej szatana w latach. Tak naprawdę 80. W takiej formie chorus brzmi tak trochę psychodelicznie, przynajmniej jak dla mnie, taki kosmos. Raid ustawiam na godzinę 15, Deft na godzinę 11. Dosyć, przynajmniej w moim odczuciu, ciekawie, takie rozkręcające na full, a mając rejt już na 15, brzmi to tak poszarpanie. Ustawiając go na 12, brzmi tak bardzo poladkowo. Ciekawe. W takich przypadkach moim zdaniem warto skręcić level, bo za bardzo wtedy wali po uszach. W tym przypadku nie skręcam go w ogóle, żebyście mieli bardzo dobry podgląd, jak bardzo, ile można z niego wycisnąć, żeby był bardzo wyrazisty. Od początku całego tego nagrania zastanawiacie się, co to jest za switch. Tak, ja powiem, ujmę to tylko jako ciekawostkę. To jest switch między chorusem właśnie, co tu właśnie pisze, a vibrato. Wystarczy, żeby coś powierało i rozwierało. Pozwolę sobie tylko krótko zaprezentować, jak to tylko tak naprawdę brzmi. Bo jak ktoś będzie zainteresowany, proszę pisać na forum gitarzyści.pl. Był poruszany temat, znaczy nie w jednym wątku, ale ogólnie gdzieś tam jest. Kto chce, to znajdzie, kto nie chce, no to niech napisze. O, nie chce, ja mu powiem, bo kto Google nie błądzi. Ale wracając do vibrato.
tym momencie pokażę, jak to fajnie brzmi. Podkręcę trochę rejd, żeby było go bardziej poznaczyć. D skręcę, rejd podkręcę. Tak więc widzicie, ta zabawka jest naprawdę uniwersalna, bo można naprawdę klasyki na nim cisnąć. Znaczy, no nie prezentowałem tego, bo nie jestem na tyle dobrym gitarzystą, żeby wszystko tutaj ująć. Ale mam nadzieję, że przekonacie się do tego, że naprawdę polskie produkcje to są naprawdę coś warte, a na niczego nie ustępują tym, co wcześniej, tym wszystkim markowym, znaczy markowym, tym wszystkim wysokopółkowym, rzekomo wysokopółkowym produktom, które mają tylko nazwę, mają markę, a nie mają tak naprawdę jakości. Nie będę mówił, które firmy, bo to tak, no, dobrzy gitarzyści, którzy grają na różnych efektach, wiedzą, co znaczy marka, a co znaczy jakość. Moim zdaniem to idzie tutaj marka i jakość. To jest naprawdę dobra polska firma, która ma potencjał, ma naprawdę dobre efekty. Jeżeli ktoś grał na tych najnowszych efektach, w tym przypadku Exara, bo Koda i Exar to już tak naprawdę jedna fabryka od kilku, jeżeli nie kilkunastu dobrych lat, i wie, że to warto inwestować w te zabawki. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.